Rozpoczął się trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Od poniedziałku 18 maja można już skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji czy kawiarni. Bardzo się cieszę, bo ruszyliśmy właśnie z ogródkami, także czekamy teraz na pierwszych klientów, już nawet się pojawili. Ja się nie mogłem doczekać, ponieważ przed epidemią bardzo często tutaj odwiedzałem, bo ta restauracja akurat ma bardzo dobre śniadania. To, że otwarto ogródki i restauracje, no to już jest naprawdę duży postęp i myślę, że dzisiaj tutaj wieczorem się spotkamy już ze znajomymi. Warunkiem otwarcia lokali jest przestrzeganie ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo. To m.in. limit osób w danym lokalu, dezynfekcja, odległość pomiędzy stolikami, dystans między gośćmi, noszenie maseczek i rękawiczek. Narzucono na nas olbrzymie restrykcje. No i teraz zobaczymy, jak to sprawdzi się w życiu oczywiście. No, zrobimy wszystko z naszej strony, żeby zabezpieczyć naszych klientów, ale i obsługę. Prawda? Tutaj z naszej strony są poczynione starania, ale ze strony klientów również oczekujemy, że będą wyrozumiali. Jest sporo do zrobienia, ale ważne, że nareszcie zaczynamy pracować, mówią restauratorzy. Było bardzo ciężko, natomiast trzeba było to jakoś, nie tylko podejrzewam nasza branża, ale ogólnie też inne branże też bardzo ucierpiały. No jakoś trzeba było sobie poradzić. Z pomocą przychodzi miasto. Jak już mówiliśmy, w związku z trudną sytuacją prezydent Kielc wystąpił z propozycją 99% obniżki za ustawienie ogródka letniego do grosza za metr kwadratowy dziennie. Radni uchwałę przegłosowali. Bardzo się cieszymy, że prezydent podjął taką decyzję i bo na pewno nam to dużo nam to poprawi finansowo i bo jest teraz naprawdę ciężko. Sygnały, które docierają także od restauratorów, czyli od przedsiębiorców tej branży gospodarki, dotychczas, którzy nie prowadzili tych przestrzeni ogródkowych, czyli zewnętrznych, są zainteresowani takimi rozwiązaniami. Z jednej strony oczywiście jest to pomoc dla nich, a z drugiej strony oczywiście rozszerzenie też oferty, dlatego nie chcemy koncentrować się tylko w przestrzeni centrum miasta, ale zwrócić uwagę także na te lokale, czy na tą działalność, która jest także w szerszym kręgu miejskim. Do tej pory nie wystawialiśmy ogródka letniego, natomiast w takiej sytuacji złożyłem już wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg o wstępną analizę i wiem, że będziemy mogli prawdopodobnie wystawić taki ogródek. W tym ogródku będzie powierzchnia kilkunastu metrów kwadratowych. No i na tej powierzchni będzie można ustawić 3 stoliki. Zawsze to coś. W Urzędzie Miasta Kielce został powołany specjalny zespół, który ma pracować nad wprowadzeniem konkretnych zmian na kolejne lata, tak żeby liczba ogródków letnich została zwiększona w całym mieście. Tutaj bardzo duża rola naszego menadżera centrum, pana Zamojskiego, który korzysta z obserwacji i z doświadczeń także zagranicznych, czyli stref tak zwanych Wonef, to bardzo przyjęło się kiedyś w Holandii. I to są też te możliwości właśnie dla przedsiębiorców z tej branży gospodarki czy restauratorów, szanse, aby minimalnie, ale mimo wszystko stworzyć miejsca ogródkowe, które dają większą ofertę dla klientów, którzy będą odwiedzali takie lokale. Uchwała przyznająca 99% obniżki opłaty za ustawienie ogródka letniego wejdzie w życie w pierwszych dniach czerwca i będzie obowiązywała do końca października tego roku.